Siema. Zatem okazuje się, że możemy już zmienić na primogeniturę, a nawet na ultimogeniturę. I w obecnej sytuacji wychodziłoby na to, że ultimogeniturę jest lepsze, ponieważ ja chcę właśnie, aby ten debil nie został królem, a ten mógł zostać, ponieważ zaraz go będę wychowywał. Także tak, myślę, że i tak będę mógł wkrótce zmienić to z powrotem na primogeniturę, czy z powrotem. Na razie weźmiemy ultimogeniturę, zmieni się władca i wtedy będzie można zmienić na primogeniturę. Ale nie jestem pewien, czy to zrobię, bo może mi się akurat ultimo spodoba i nie będę widział problemów, więc wtedy zostawię na ultimo. Nigdy nie zmieniałem na żadne z tych jeszcze, bo jestem noobem w tej grze. Ale to wszystko do przetestowania, będzie na pewno ciekawie. Także tu pierdolnę ultimogeniturę. Bam. Jeszcze Kingdom of Poland, inaczej tak nam się rozpadnie kraj. Okej. Okay. A w ogóle to jak często można zmieniać to wszystko? Teraz piszę, żeby zmienić to, co trzeba. It's not previously changed the succession law. Aha. Czyli dopiero jak mi się zmieni władca, to on będzie mógł zmienić znowu to coś, okej. Okay. Crown Authority. Swoją drogą na Kingdom of Poland trzeba wziąć na medium przynajmniej. Powinni się zgodzić wszyscy. I na Wendy's Empire to też zapomniałem zmieniać jakieś te wszystkie prawa. Na pewno nie wezmę Crown Authority tutaj na max, coś to daje mi minimalne wojsko, dużo więcej tego będzie. Ale to też obniża stosunki i to sprawia, że nie mogą wypowiadać wojen. A mi się podoba, że mogę wypowiadać wojny, ponieważ o tutaj kurde jest 6 prowincji około. Koleś się sam podbił, ja nawet nie brałem udziału w tych wojnach. Lubię takie rzeczy, że koleś się sami podbijają. Tutaj też sam zostało podbite. Koleś z Czech to podbił. Nieźle, nieźle. Także... Feudal Levies myślałem, żeby wziąć też na minimum. To jest całkiem niezła opcja, to jest zawsze polepszy stosunki z nimi, a tak naprawdę wiele nie stracę, ponieważ w tej chwili, no z tego co ja to rozumiem, jak to wszystko działa, to jest tak, że dzięki High Crown Authority dostaję minimalnie 60% wojsk od moich wasali. Teraz od tego to jest minus 40% max. Co znaczy, że jeżeli wezmę minimum, to będę zawsze zyskiwał, niezależnie od stosunków z moimi wasalami, dokładnie 60% ich wojsk. Jeżeli mamy normal, to od 60%, a przy maksymalnych stosunkach z moimi wasalami, do 80%. Ale maksymalne stosunki z wasalami nie są takie częste, a tutaj mogę sobie po prostu je polepszyć od razu. Chociaż nie, to raczej nie ma znaczenia, jeżeli je teraz polepszę. Ale, kurde no. Ja już nie wiem. Ja już naprawdę nie wiem, aczkolwiek zaraz, mam w tej chwili wojska 21 tysięcy. Ja to mam zamiar sprawdzić, słuchajcie. Ja mam zamiar sprawdzić, co się teraz stanie, jeżeli ja to zmniejszę do minimal feudal levies. Potem ewentualnie taxation wezmę na large. Ponieważ w sumie zarabiam... Jest tak, 190 DMS z mojego własnego i 109 to jest feudal tax. Teraz city tax i church tax daje mi bardzo mało. A jeżeli zwiększę jeszcze feudal tax trochę bardziej, to będę zarabiał sporo więcej. Okej. Okay. No, także tak zrobimy. Na razie bierzemy feudal levies na minimum i zobaczymy, co się będzie działo. Nie sądzę, aby ktokolwiek mógł się na to nie zgodzić, prawda? Więc to akurat pójdzie łatwo. Tak, czy coś jeszcze istotnego mam do zrobienia, zanim puszczę pauzę? Pewnie nie, więc puszczę pauzę. A, zaraz zmieniam... tak, jak zmieniam Succession Load, zaraz mi się demest zmniejszy, bo tu mam bonus z Gavelkinda. Teraz tu nie pisze, że mam bonus z Gavelkinda. No nie wiem. Ale zmniejszyło się. Okej. Okay. Więc trzeba będzie coś oddać. Kurde, jeżeli na przykład mógłbym oddać synowi te rzeczy, później on by je odziedziczył z powrotem, ale jeżeli ja oddam mojemu synkowi te rzeczy, to wtedy nie będę mógł go wychowywać. Więc nie powinienem tego robić. Powinienem to oddać komuś innemu. Ale skoro te wszystkie baronie, bo teraz tak, jeżeli mój władca ma 20 kurde stewardshipa, 50 tutaj łącznie z tymi wszystkimi bonusami, i on ma tylko 9 limit w tej chwili. To ja nie wiem, czy my będziemy w stanie ten limit jeszcze powiększyć znacząco. Także tutaj mam to miasteczko i jeszcze dwie baronie. W Poznaniu mam miasteczko i dwie baronie. Lubusz, tu jeszcze nie mam baronii, ale będę mógł ją zrobić. I Kalisz, mam dwie baronie już zrobione. O, właśnie, właśnie. To jest 9 samo w sobie. Czy to ewentualnie jest 10, jeżeli zwiększę jeszcze za pomocą technologii czy czegoś. Więc Lubusz sobie mógłbym zostawić, powiedzmy. A Opole i Lower Silesia mogę oddać właściwie temu gościowi, żeby był wreszcie zadowolony. Bo to jest duty, wszystko jedno. Tak. No dobra, to tak zrobimy, trzeba będzie mu to oddać. I chuj. Trochę na tym tracę właściwie.
przez to, że zmieniłem sukcesję, no ale to jest wszystko. To wszystko powinno ostatecznie lepiej działać dzięki temu. Także stary, dostajesz County of Opole. Wszystko, co tam się zawiera. Chyba trochę coś tam kupowałem na Lower Silesie, na pewno coś kupowałem w Opole, to nie jestem pewien. I tak, to już dostałeś i teraz dostaniesz jeszcze Lower Silesia. County of Lower Silesia, proszę bardzo. No są 10 z 9. Wciąż za dużo. Trzeba komuś coś oddać. Jakbym komuś jedną baronię oddał, to bym jej kurde nie miał. A to źle. No dobra, powiedzmy, że Lubusz jeszcze. Kurwa. To ciężka sprawa, słuchajcie. Jeżeli oddam cokolwiek synowi, temu, który ma przejąć tron, to nie będę mógł go wychowywać. To może po prostu wytrzymam te 10 lat. Jak już zostanie wychowany, dopiero wtedy mu oddam. To będzie miało jakiś sens właściwie. Co się stanie przez to, że mam tutaj demesnę ponad limit. Może nic nie będzie złego. Dobrze. To mamy tak. Militarnie. Tak na razie nie widzę różnicy, ale pewnie z czasem się zmieni. 25 na 26, nie mogę tutaj zrobić jeszcze czego dodatkowego. Okej. Okay. Okej, okay, cacy. No to... To co, idziemy zabijać. Może Węgry zaatakujemy. Niedawno atakowałem Węgry. Aha, no tak, właśnie. Trus. Okej. Okay. No to... Zaraz, ty jesteś szefem tego... Nie, nie jesteś, ty jesteś. Chciałbym ci wejść wojnę, to nie mogę. Kurde, no komu mogę kogo mogę zaatakować? Ty też... Nie, zaraz, Kumani, więc Kumani nie mogę. Po prostu, kurwa, nie mogę atakować Kumani. Okej. Okay. Ty jesteś królem czegoś, co posiada tylko jedną prowincję. Czy to jest poważne? Bolgar, jedna prowincja, okej. Okay. Nie, mogę zaatakować w sumie. Czy to jest Conquest to Bolgar? Bym to wziął osobiście wtedy. Niemcy? Turingia, Köln. No to za dużo katolików będzie. Bizancjum nie chce atakować. No to pójdźmy tam poczyśćmy, tam na pewno wszystko mogę bezproblemowo. Medium Crown Authority w Polsce, okej. Okay. I Minimal Feudal Levies. A właśnie, dopiero teraz się to Feudal Levies zrobiło. To teraz zobaczmy na military. Dalej jest 21. To tylko znaczy, że mam słabe stosunki z innymi. Że miałem słabe stosunki z tymi wszystkimi pozostałymi wiasalami. Tutaj straciłem z DMS, miałem ponad 8000. No ale dobra, z wasali nic nie straciłem. O, teraz straciłem, do 20 spadło. Może będzie spadać stopniowo. No nie wiem. Nie ma znaczenia, myślę, że i tak jestem w stanie wszystkich pokonać w tej chwili. Chyba, że oczywiście będą duże rewolty, to wtedy mogą być ewentualne problemy. Będą jednoczesne rewolty, które wezmą moje wojsko, zabiorą mi. A będę musiał walczyć z innymi krajami. Na przykład z Bizancjum. Byłby problem. Ty, czy ty jesteś sam? Czy ty nie masz sojuszników? O, masz sojuszników. Wolga, Bułgaria. Ty jesteś co? Ozmek, bla bla bla. Brother-in-law. No, czym wy jesteście? Wielki Ustrój, no tak, ci goście, okej. Zaraz, to jesteś ty, to jesteś ty. To jesteś jeszcze Wolga, Bułgaria jest i... I to jest kto? To jest człowiek, który nie istnieje, okej. To nie będę się przejmował. W takim razie wbijam. Ty jesteś oddzielny jeszcze? A, ty jesteś oddzielny. To na razie będzie na ciebie. Holy War albo Conquest. Na Conquest nikt nam nie będzie przeszkadzał przynajmniej. Wezmę teraz Conquest, chociaż na Holy War zyskam Moral Authority, który nie wiem do czego w ogóle służy teraz już. Wcześniej było to zreformowanie religii, teraz to jebać to. Germany. Limited Crown Authority. To co oni wcześniej mieli? Czy oni zmniejszyli Crown Authority?
Aha. Trzeba zobaczyć te ploty, czy tam coś złego nie dzieje. Duty of Sarkel. A to słabo, słabo. Ten Sarkel jest duży, to on właśnie tutaj podbija wszystko. No ale chyba sobie nie poradzą nawet. No i mamy księcia z Kumani u siebie w tej chwili, tak? Bycie w Aktobę? Nie, zaraz nie mamy. To co on? Może tak robić? No nieźle. No ale spoko, jak ich zaatakuje, to mu pomaga i tyle. Także... To niech się robi, to jeszcze zobaczę kill. Boruta, Ksoba, bla bla. Bycie w Perm. Saxony. Nie, to tam sobie róbcie co chcecie. Died of consumption. Polepszone stosunki troszeczkę. Zaraz jeszcze tam zajrzę dokładniej. Ty. 24. No, można jeszcze polepszyć. Następnie, gdzie trzeba będzie wysłać? To jest z Litwy, 100 mamy. To jest cacy. Ty. 100. Świetnie. I ty. 26. No to ciebie jeszcze potem będzie można poprawić. To jeszcze paru takich powinno być, które będziemy poprawiać. Właśnie może z Empire of Russia nie zrobimy, ale Kingdom of Taurica i Kingdom of Valachia będzie można zrobić. Tu już wszystko zrobione, okej. To będzie jedno duty razem z tymi, tak? No jakie to jest? Kurde no. Duty of Ugra. To jest wszystko Duty of Ugra. No tak, zgadza się. No to zainstalujemy tutaj jakiegoś swojego pana i będziemy mu oddawać wszystko, co tutaj podbijemy. Także... Ty, Konrad. Kto ty jesteś? Masz 24 steward, czy przydać się w tym miejscu akurat? No spoko, dostaniesz tutaj. To się nazywa... Chlinow. Masz. Ciesz się. Dobra, jebacz, to nie chcę się sprawdzać dokładnie, kto to kurde, co on tam wszystko ma. Offer vassalization? No. Może bym się zgodził, stary. False religion based reluctance, nie ma niczego na plus. No dobra. Masz tutaj. Guardian trzeba będzie tam zaraz zrobić. Nie. Sam załatwiam takie rzeczy. Prince Janusz, słuchaj. Czemu nie mogę osobiście? Czy mogę, ale mnie tutaj nie ma na górze. O, jestem. To jestem ja, prawda? To ja. Dobrze. Z kim mamy wojnę? A, tam jakieś pierdółki. To spoko. Militarnie właśnie zmniejszyliśmy kurde te lewi, słuchajcie, tylko do minimum. Stosunki się polepszyły ze wszystkimi o 10, a straciliśmy tylko 1000 z 21 do 20. Myślę, że to był dobry układ. Szturmem. Czy to wszystko? LOL, tu nic nie ma. Nice. Dobra. Idziemy dalej. Właściwie to nie musimy nigdzie dalej iść, bo to wszystko jest. Okej. Okay. To teraz to trzeba będzie oddać temu gościowi z Chlinowa. Grand Landed Title, my friend. Wielki Ustiuk. Trzymaj. Co teraz mamy? Ty. Właściwie to... Jak to z tym jest? No, leading the center, ten koleś ma 0%. Flanker minus 20%, ale jednocześnie flanking plus 44%, więc... No... Także nie, jesteś dobry na flance, a gorszy tutaj. A ty na przykład? 17 masz leading the center plus 18 z czymś. A na flanker nie masz nic. No to trzeba was zamienić, no kurde. Tutaj z historii Stanisława, a ty przechodzisz tutaj. No i teraz jest lepiej jeszcze.
Nie żeby to miało znaczenie, bo i tak ta armia rozwala wszystko, co w ogóle istnieje w tej chwili na mapie. Ale no. King. Uwaga, Bułgaria. Aha. Spoko. I have grown tired of the cynic ways of Princess Euphemia and her conviction that everybody lies. A to ona taka trochę chaosa się naoglądała. For example, I never lie. Okej. Okay. Tam sobie poprawiliśmy stosunki, cacy. Koleś z Volga Bułgaria, czy tam inne kurde frajery znowu. Trzeba ich olać po prostu. Wystarczy, że zniszczę tego kolesia i wszystko będzie w cacy. Już nikt więcej nie ma znaczenia. Dobrze, czy to też się zaliczało do tego? Oczywiście. No to już dostajesz, stary, od razu. Dodatkowy teren, który dla ciebie podbiłem. County of... co to się nazywa? Syriany. Proszę bardzo. Stworzymy ci ten tytuł. Damy ci ten tytuł. I cacy. Kingdom of Perm mogę zrobić. To Kingdom mogę zrobić, tylko Imperium nie powinienem. A to zajmiemy się tymi Kingdomami później. Jak już zdechnie władca, będzie kolejny, to wtedy będziemy robić te Kingdomy dla poprawienia stosunków. To jest dobry plan. Dobrze. A teraz ty. Ty jeszcze tutaj jeden twój sojusznik żyje, załoga Bułgaria. Przed chwilą też mieliśmy z nim wojnę, ale to długo nie trwało. Okej, okej. Tam znowu poprawiliśmy stosunki. To już trochę tego jest. 85. No to można już przenieść gościa. Tutaj na przykład. Tam ci znowu się tłuką? Chyba mi się nie uda tego zrobić tak jak należy. Znaczy zobaczmy, czy ty jesteś stąd i ty z nim walczysz, tak? No nie podoba mi się to, co oni tutaj robią, no bo... bo nie mogą wygrać. Jak oni się mogli na to rzucić, kurde, koleś z duty na królestwo z Niemiec? Oczywiście, że nie mogę ci pomóc, prawda? Nope. No to przykra sprawa. Okej, okay, to się podbierz dalej. A, swoją drogą chyba mam jakichś więźniów, nie? A nie, nie mam. No to w porządku. Declare War. Czeremisa. Czy Mari, czy... wszystko jest to samo. No, jeżeli wezmę de jure dla kogoś innego, to będzie od razu jego rzecz. Kto ty jesteś właściwie i skąd ty jesteś? Znaczy, zaraz. Nie, ten ktoś, dla kogo ja to podbijam, Wszystko mi się chrzani, gdzie to widać. Ty... jesteś Duty of Czeremisa. Tutaj, o, okej. Okay. De jure to posiadasz. Dobrze, spoko. Bierzemy to dla siebie. Dwa tysiące ponad wystawione. Nieźle z jednej prowincji. Szkoda, że nic to nie dało. Okej. Okay. Już. Enforce. Jest cacy. To co, jedziemy dalej. Ci tutaj. Masz jakichś sojuszników? Nope. To sobie ich podbijemy. Kto tu z kim walczy? W sumie to mało istotne. Dobra, okej, okay. Macie priorytet. W sumie ruscy sami by sobie z nim poradzili.
nawet to robią właśnie. Po co ja tam w ogóle jestem? Znaczy w sumie chyba jak oni wygrywają te bitwy, to ja nie dostaję punktów za to. To wy tutaj idziecie, prawda? O, proszę bardzo. Cacy. Co, już nie istniejecie. Okej, okay. Prisoners. No teraz, mój drogi. Execute dostajesz chyba, bo jak wezmę Banish, to nic na tym nie zyskuje, bo ty nic nie masz. No to Execute dla przykładu. 20 piety. Jebać piety. Stworzymy sobie Kingdom of Perm. I trzy inne. Wszystko sobie stworzę. Będziemy mieć masę królestw, ale Imperium tylko jedno. Co tu się dzieje? Sarkel? Z kim ty walczysz? To jego wewnętrzna wojna. Jeden z moich wasali ma tutaj problem, że ktoś się do niego próbuje wydostać. No nie uda mu się to. To byłyby rzeczy na pojedynczo, jak chcę dwie naraz, więc będziemy Holy War. Z tą kłamliwą suką? Chcesz się zhajtać? Hajtnąć? Czy jak tam młodzież mówi dzisiaj? Okej. Okay. Co z moim synkiem? Czemu ja to nie mam żadnych eventów? Jak miał go wychowywać? Już jest cynical. Skąd on wziął cynical, kiedy jeszcze nie było żadnych eventów? Kurde. Może dlatego, że ja mam. Pero Jakub. Inherited Duchy of Ungvar. And other titles. Czy dopiero co dałem gościowi? Ungvar? Tutaj byliśmy Ungvar, nie? Fuck, nie wiem. Zaraz to wszystko trzeba zobaczyć. To jest mój claim. Barony of Brzesko. Barony. County. County of Spis. Ja posiadam County of Spis osobiście? Znaczy to było Ungvar. O, okej. Okay. Dobrze. Wszystko czaje. Zyskaliśmy 3. No to się wszystko zgadza. Trzeba dać to temu gościowi. Duchy of Ungvar, stary. I wszystko, co tu jest. Zajmuj się tym, jak ci się podoba. A my tymczasem napierdalamy. A, tu ktoś dołączył do nich. Jeszcze ktoś dołączył do nich? Nie, to jest to samo. Nic nie szkodzi. Już 98%. Ktoś tam się imprezynuje, nie jestem się czytać kto, czy to ja? Tak. To jest wojna. Ransom 46 gold, nie? Po prostu się nie zgodzi. Śmieszne. 10 gold. Nie, nie zgodzi się. Zgodzi się za 10 na tego gościa. Okej. Okay. Masz. I ty tutaj? A, jednocześnie. Parę rzeczy. Okej. Okay. County of Copper. Aha. Okej. Okay. Wszystko się zgadza? I tutaj to ja bym po prostu, nie wiem, co ja z nimi zrobił. Zrobić, pozabijać ich? Szkoda tak o dziecko zabić, na przykład. Dziecko i kobieta. Wziął execute.
To są wrogowie. Ale nie lubię zabijać. No tak, ja po prostu ich wypuszczę, skoro nic nie sobie kupić, prawda? Nie chcesz dalej? No to release. Wypierdala z mojego więzienia. Jestem dobrym władcą. Czasem tyranem. Okej. Teraz takie to jest duty. To też do tego należy. No, proszę. Wszystko ten jeden człowiek. No to dostajesz teraz Grand Landed Title, mój drogi. To. Oraz. Gra. No i cacy. Co my tu jeszcze mamy? Wezmę to. To co jeszcze razem z tym. O kurde, to wszystko pójdzie razem. W takim razie trzeba będzie najpierw to wziąć, a potem będziemy to i wszystko cacy pójdzie od razu. Znaczy nie, to nie pójdzie od razu, to są oddzielne duty. No właśnie, właśnie. I tak wezmę najpierw tych. Czy masz jakichś sojuszników znaczących? Żadnych, świetnie. No to ciśniemy was dalej. Można szybko napierniczać, jak widać. Legal Age. Brilliant Strategist. To ciekawe. No ale ona jest swastyka, dlatego musiała, kurde, zostać Hitlerem, no. Chociaż Hitler podobno był chujowym strategiem i nie słuchał generałów i dlatego przegrał wojnę. Patrzcie jaka dziewczynka. Brilliant Strategist. 22 Marshall. No, będę mógł jej używać po prostu, kurde, w wojnach. W ogóle to jest porządna, kurde, kobita. Ja pierdzielę, same pozytywne cechy. Trickster tutaj, tego. Aj, jaj, jaj. No nieźle. Trzeba coś kupić. Tu nic się nie da. Tu się da. Keep. Levy size plus 15%. Ok. Tu możemy zrobić. No, walnie baraki i tyle. Jeszcze może w Poznaniu coś się uda. Tutaj? Nic. Tutaj? Castle Fortific. Nie, to na później. Tutaj. Baraki. Zawsze to będzie jakieś zwiększanie naszej osobistej armii. Jak to jest, że coś nagle zbudowaliśmy? A w ciągu całego tego odcinka nic tam nie zacząłem. Nie zacząłem żadnej budowy. Okej. Just. Dobrze. Jak się, kurde, tnie tyle takich słabych krajków, bardzo szybko te podboje lecą. Jest jakiś duży, kurde, kraj, od razu czy jakieś wojny, śpierdoły, czy bunty są jednocześnie. A tutaj patrzcie, rach, ciach, ciach, powyciskaliśmy. Szybko zwięźle i na temat wszystko idzie. No. No i dobrze. Co to za duty? To jest już na to. Aha, to oni to posiadają, czyli... słabo. Czyli nawet nie mogę uzurpować jeszcze na razie, bo nie ma większość. Okej. Okay. Trzeba to komuś tak dać. Ty, Henryk. Co ty jesteś, kto ty jesteś? Jesteś żałosny. Jeszcze jesteś imbecy... A, 000. Okej, okay, to ty jesteś tym człowieczkiem. Człowieczkiem. Prawie jesteś minus 15. Nie, stary, to... Nie, jak ty w ogóle się dostałeś na mój dwór? Bezdomny, kurwa, wszedł. Ty. Ambitious. No, to wolałbym tego uniknąć. No, wiele i tak nie osiągnie, ale... Ale wiecie. Ty. Kto ty jesteś? 16 administracyjne, a też jesteś ambitious. Kurde, no, ambitni.
Ty? Content. O, to jest już lepszy materiał na Wasala. Dostajesz tak, Romny i Pomorie. I cacy. I teraz to trzeba podbić. To jest razem z tym, prawda? Tak by z tego wynikało. Aha, to te dwa będą, albo Finland. No okej, okay, to bierzemy to. Zaczyna nabierać kształtów to wszystko. Potem jeszcze tutaj troszeczkę doczyścimy. Zresztą mógłbym w sumie przejść się całą Skandynawią, to wszystko powciskać, czyli dopiero wtedy iść dalej w Europę. Nie wiem jeszcze jak to zrobię. Zobaczymy jak mi podpasuje. My prisoner cat. Aha, okej, okay, okej. Okay. Już zapomniałem o tych celach z więzienia. Spokojnie, spokojnie, już was zaraz wszystkich pozabijam. Dangerous Factions, o! Limited Crown Authority in Kumania. Też nie wiem, czy oni zmniejszają to Crown Authority, czy co się dzieje. Independence. Newt of Estonia. Kolej z Rufeni tam chce też się dołączyć, ciekawe. No ten z Rufeni to jest najpotężniejszy, kurde, władca. Najpotężniejszy mój wasal. Słabo trochę. To tutaj wiele nie osiągnęliśmy w tym miejscu. Ale tak, ja bym wolał tego do Rufeni od razu posłać, a tego stąd na razie... To jest coś ze stania, prawda? Tak. On jest moim bezpośrednim wasalem też, takim, kurde, popierdółkowatym trochę. Nie należy się do żadnego królestwa, które tu jest. Chociaż jak zaraz tworzymy Finlandię, to będziesz już należał. Może nawet zrobię cię królem, który będzie po problemie. Żeby to jeszcze to same duty było. No to bym ci jeszcze tutaj coś oddał, byś mnie lubił, już byłoby cacy. To co ty chcesz, jak ty nawet nie masz tych trzech remisji sam, tylko to twoi wasale są z kolei. Co ty myślisz, możesz zrobić? To jest trochę niepoważne. Offer peace, proszę bardzo. Podbite. Cacy. Komu to wszystko oddać? Trzeba go znaleźć znowu. Januszowi nie damy. Dobra, damy tobie stary, ja rozumiem, że coś ambitious, ale... Jebać to. To się nazywa jak... Karkislan, Anisen, dobra. Dosyć charakterystyczne. I jeszcze Grandland the title. To. Nie możemy ci stworzyć tych tytułów, więc wszystko w porządku. Teraz tak, tutaj... Offer vassalization oczywiście w żadnym wypadku. Także to albo to. Czyli to trzeba będzie wziąć. Okej, okay, to idziemy tam. Gotowi na wszystko. Będziemy wybijać to wszystko jak ktoś. Teutonic Order. O. Ciekawe. Widzicie jak to historia różnie się toczy. Powinni kurde być gdzieś tu. A się okazuje, że to tam. Ja rozumiem, że to nie jest lasowa, tylko po prostu ktoś sobie zaprosił ich. Jakbym był katolikiem, to też mógłbym to zrobić. Ale cóż. Lower rank vassal should serve him rather than me directly. Okej. Okay. Nie ma problemu. Let me think. Denied! Nie. Okej. Okay.
Nie, ale spoko. Ja nie mam z tym problemu. Tak właściwie to chętnie ci jeszcze i paru oddaję. Jeżeli ktoś jest. Transfer, wasalasz. Nie ma już więcej. No cóż. To jakieś takie widać może? A tu jeszcze Altmarka, o właśnie. Ty. Transfer, wasalasz. Mamy dla ciebie gościa z Altmark. To polepszy trochę stosunki. Cieszyn. To jesteś moja osobista? To ciekawe. Transfer wasalasz. Cieszyn. Trzymaj. Teraz ty stary tutaj jesteś dosyć szefem Śląska. Co to jest? A, nieważne. To jest Niederbayern, ale to nie należy do Kingdom w Bohemia, więc tego nie zrobimy. A to tutaj tak swoją drogą, to jest inkorporowane. A, do Czech. Nie szkodzi. Tylko, że Rufenie jest inkorporowane do mnie, to jest dobrze. A to jest, kurde, jeszcze Rus jeszcze szybciej. Nice, nice. Bardzo w porządku. No to jakoś tych wszystkich wasali nie widzę problemów. Jak tam ich siła? Jak jest, tak jest. Chancellor, ty masz 16. Czy możemy znaleźć lepszego? Nie. Marshall, 24. No nawet nie ma co szukać lepszego. Mojej córki nie mogę wybrać na tę pozycję. Przecież ma 22. Ciekawe. Jesteś oczywiście też zajebisty, a ty? O, jest jeden lepszy. Proszę bardzo. Bierzemy cię. I pójdziesz od razu do Konstantynopola, tam zawsze jest lepsza technologia. To jest Konstantynopol, prawda? Tak. Myślałem, że między tymi dwoma to będzie różnica. I tutaj już jest wszystko sacy. Świetnie. Ty coś próbujesz osiągnąć w tym miejscu, czy to... No, trochę to trwa. Dobra. To podbijemy dalej. Następnie co? Będziemy mogli pójść już tutaj, na tych na przykład. Zdążą wyjść? Nie zdążyli. Za słabi byli. Myślę, że zaraz będziemy mogli sobie sporo retinusów dorobić, bo podbijałem tutaj naprawdę dużo. Procent. Duchy of Bjarmia. No, można by to zrobić. Czy na Duchy? To... Okej. Okay. I oddać to wtedy temu gościowi. Ty, mój drogi, teraz tak, dostajesz do ciebie Bjarma i wszystko, co tam było. Łap. Jesteś dosyć potężny, ale będziesz musiał to porozdzielać. Nawet masz 14 stewardship, ale to za mało, żeby to wszystko kontrolować, jak sądzę. Chociaż tutaj nic nie ma. Może nawet dasz radę. No spoko. Uuu. A to się zwiększyło. Co ci się nie podoba, stary? Myślę, że mogę coś ci dać jeszcze, prawda? Czy ma jakiś transfer wasalasz? Nie, nie mamy. No to... Przykrość trochę. Przy 82% to myślę, że... To może być bardzo problematyczne. Military 19 tysięcy, tu mamy 7400. Ruffian War. Okej. Okay. No to jak oni walczą między sobą teraz, to raczej nie wiedzą wojny mi. Więc jest w porządku. Teraz jeśli to jest koleś szefem... Czemu ty mnie nagle jeszcze bardziej nie lubisz niż wcześniej? Upset by succession law chain. O! A to wszyscy chyba tak mają. To nie powinno trwać wiecznie. Także spoko.
No cóż, wracamy stąd, bo tutaj cały region, kurde, powyciskany bardzo elegancko. Trzeba będzie coś ciekawszego podbić. Okumania tutaj widzę, pojednoczona znowu. Chociaż ma bunty niezłe. Declare war, powiedzmy. Wolgar, tu będzie spory region. No, można by to wziąć. Albo tych nawet lepiej. Tak, tam pójdziemy. Chociaż w sumie myślę, że możemy zakończyć ten odcinek w tym momencie i dokończyć to podbijanie i wszystkie sprawy w kolejnym. Oj, niechcący kliknąłem. O! No proszę. Tak, już proszę zmontować. Cacy? O, koleś Sarkel dołączył. Dobrze. No spoko, nie ma problemu. On jest dosyć silny, jak widzicie. Dałem mu wcześniej tutaj sporo rzeczy, on teraz jeszcze, kurde, se to podbijał i teraz... No, nieźle. Ile straciliśmy na tym? Niewiele. Koleś z tamtej Rusi. Factions to już teraz nie istnieje, bo wyskoczyli z tego. Ale... Koleś z Rusi, kurde, stąd z Rosji praktycznie nie wyskoczył, a miał, więc jest dobrze. Z tymi tutaj sobie poradzimy. Sarkel jest bardziej niebezpieczny od kurde, króla Rusi. Rufeni, znaczy. No. 100%, a reszta po 0. Czy to jest poważne? Jezusie, dobra, idziemy ich stłumić. Ale to wszystko w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia. Cześć. Kurde.